Pomódmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo, ono wpływa dzisiaj na nas. Ono dotyka naszych serc, ono nas zmienia. Że Twoje Słowo, ono działa w nas dzisiaj jak miecz, jak młot. Duchu Święty, dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo wykonuje w nas pracę teraz. Usuwamy wszelką przeszkodę z drogi przyjmowania Twojego Słowa. Amen. Ciszej wesz, Rafałek, to... Raz, jeszcze ciszej musi być. Raz, 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 raz. Raz, raz, raz. No może tak być. O tak. Pierwszy temat będziemy mieli pieniądze. Psalm 24, werset pierwszy. Psalm 24, werset pierwszy. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Wszystko należy do Boga. Wszystko. Każda rzecz... Każda istota należą do Boga. Nic nie należy do siebie samego. Nic nie posiada wartości samo w sobie. Nic i nikt. Gdyż pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają. To wszystko jest własnością Boga. To własność Boga. Ten werset wywarł na mnie pewien wpływ. Ten wpływ polegał na tym, że dosadnie zrozumiałem, że wszystko, co mam, należy do Boga, jest Jego własnością. Mój duch, moja psychika, moje ciało. Ten werset też pokazał mi, że wszystko, co ludzie uważają za swoją własność, należy do Boga. Do Boga należą ludzie, do Boga należą własności, o których ci ludzie mówią, że należą do nich. Ten werset rozwiązał mi na przykład... pewien dylemat, który miałem w tamtym czasie. Dylemat ten polegał na tym, jakże Bóg, ponieważ byłem wtedy jeszcze osobą, która miała w sobie jakieś resztki religii, jakże Bóg mógł nakazać Izraelitom złupić Egipt. Gdzie to się mieści? Ja wtedy jeszcze nie rozumiałem, że Bóg nie ma nic wspólnego z moralnością, że Bóg nie ma nic wspólnego z etyką. Nie pojmowałem tych rzeczy. Ale ten werset mi to rozwiązał, pokazał mi, że Bóg do nich powiedział, idźcie i złupcie Egipt. Dlaczego? Ponieważ to, co Egipcjanie uważali za swoją własność, było własnością Boga. No więc On powiedział do Izraelitów, idźcie i weźcie, bo to jest moje. Gdyż pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. W związku z tym wszystkie dobra na ziemi należą do Boga. Bóg mówi w innym miejscu, moje jest srebro i moje jest złoto. Do Boga należą wszystkie dobra. Do Boga należą też wszystkie pieniądze, jeśli możemy je nazwać formą dobra, ale tak się to dzisiaj określa. Więc do Niego należą pieniądze. Do Boga. Do Boga. Ktoś powie, ale ja zapracowałem na te pieniądze. Zapracowałeś na Boże pieniądze za pomocą Bożego ciała, które dostałeś i za pomocą Bożej psychiki, którą Ci dał. I za pomocą Bożego ducha, który utrzymuje Cię przy życiu. Wszystko, co zrobiłeś,
do tych wszystkich czynności użyłeś nie swojej własności, nie swoich rąk, nie swoich nóg, nie swojej głowy, nie swoich zdolności, nie swoich talentów, nie swoich umiejętności, nie swoich. Rozumiesz? Bo pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, to musi bardzo mocno przez nas jakby przeniknąć. Ten werset też pokazał mi, że nie posiadam własności. Nie posiadam własności. To ten werset dał mi też zrozumienie tekstów Pawłowych pod tytułem kto ma żonę, niech żyje, jakby żony nie miał. A kto używa tego świata, jakby nie używał. Kto kupuje, jakby nie kupywał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo to ten werset pokazuje, do kogo to wszystko należy. A więc dobra, które posiadasz, nie należą do ciebie. Masz je w leasingu. To święty leasing, wszystko to, co masz. Jeśli masz dzieci, nie należą do ciebie. To też rozwiązało moje sprawy z moimi dziećmi. Rozumiecie? To nie moje dzieci, mówię. Twoje dzieci. To twoja żona, to twój dom. Ten werset rozwiązał bardzo wiele moich problemów. Na przykład problemów zdrowotnych. To nie moje serce. To nie moja wątroba. Chcesz, żebym żył? To mnie napraw. Bo pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Rozumiesz? To jest bardzo ważne. To jest święty rozwód. Ten werset to jest święty rozwód. Tym wersetem trzeba się rozwieść ze wszystkim, co się uważało za swoją własność. Wszystkim. To jest bardzo ważne. Bo Boża filozofia jest taka, żeby mieć, najpierw trzeba się pozbyć tego, co się ma. Żeby mieć, trzeba najpierw się pozbyć tego, co się ma. Dlatego w Izraelu było prawo, że jak na przykład urodził ci się syn, to miałeś go oddać dla Pana. Wiecie, o co to chodziło? Brało się twojego pierworodnego i niosło się do kapłana. Czekałeś na dziecko, oczekiwałeś z dziecka. Wow, urodził się syn, w ogóle wow! Brało się dziecko i szło się do kapłana. I mówiło się tak. Kapłanie, czy chcesz, abym go oddał do świątyni na służbę? Gdyż Jahwe powiedział, wszystko co pierworodne należy do mnie. Jeśli kapłan powiedział nie, to tylko rodzice tak odetchnęli. A jak kapłan powiedział tak, to się oddawało dziecko kapłanowi i kapłan go wychowywał na kapłana. Tak było w Izraelu. To nie były humanitarne prawa. Rodziło ci się ukochane dziecko i pierwszą informację, którą otrzymywałeś, to, że masz go zanieść do kapłana i się z nim rozstać ewentualnie. Rozumiecie? Święty rozwód. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Czy jeszcze raz? Nie. Drugi Koryntian 8:9. Drugi Koryntian 8:9. Kiedy już wiemy, że nic do nas nie należy, to słowo mówi tak, albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego zostali ubogaceni. A więc kiedy już wiesz, że nic do ciebie nie należy, otrzymujesz informację. Masz łaskę. Do czego masz łaskę? Na czym ona polega, ta łaska w tym temacie, w temacie dóbr? Ano na wymianie krzyżowej, która tu jest opisana. Chrystus stał się ubogim,
abyś został ubogacony Jego bogactwem. Co to znaczy Jego bogactwem? Wracamy do psalmu. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Jezus Chrystus to Bóg, czyli Pan. Czyja jest ziemia i to, co ją napełnia? Jezusa. Oto Jego bogactwo. Amen. I teraz na krzyżu Golgoty następuje wymiana. I On mówi do ciebie tak, jeśli przyjąłeś mnie jako Pana i Zbawiciela, to teraz ja zabieram wszystko to, czego nie posiadasz i daję ci to, czym jest moje bogactwo, a więc ziemię i to, co ją wypełnia. I na podstawie tego wersetu zrozumiałem kolejną ważną rzecz, że wszystkie dobra na ziemi należą do mnie. W wyniku wymiany krzyżowej. I powiedziałem, lepiej być nie może. Lepiej być nie może. Mam dwóch świadków. Lepiej być nie może. Nie muszę już o nic zabiegać. Nie muszę go o nic prosić. Muszę wiedzieć, że mam to z krzyża i mi się to należy. Po przyjęciu łaski rzeczy ci się należą. Ponieważ łaska jest prawem. Dzisiaj jest jedno prawo Boga, to prawo łaski. I dana jest ci łaska Jezusa Chrystusa, który na krzyżu Golgoty stał się ubogim, abyś bogactwem Jego mógł być ubogacony. A więc po przyjęciu Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela otrzymałeś dodatkowo ziemię i to, co ją napełnia. Tak mówi Słowo Boże. I człowiek, który się rozstał ze wszystkim w swojej mentalności na dzień dobry, przez wiarę, musi teraz przez tą samą wiarę uznać, że wszystko ma. Tak jak wcześniej uznał przez wiarę, że nic nie ma i że nic do niego nie należy i wypustoszył się zupełnie, to drugim krokiem jest to, aby tą samą wiarą tenże człowiek uznał, że wszystko ma, wszystko do niego należy. Gdziekolwiek sięgnie swoją ręką, to sięgnie jak po swoje. Nie po czyjeś, bo teraz ziemia i to, co ją napełnia, jest twoje. Czy wy wiecie, że obdarowanie wiarą tych dwóch wersetów rozwiązałoby wszystkie problemy finansowe chrześcijan na świecie? Tylko wiara w te dwa wersety. Jak chrześcijanin by wierzył w te dwa wersety i szedłby po pracę z wiarą, lub zakładałby firmę z wiarą w te dwa wersety, to by to była petarda Boża. Ale o zgrozo chrześcijanie nie wierzą w te rzeczy. Nie wierzą. Dlatego jest to fundament nasz, ponieważ jeżeli w to się nie uwierzy, to będzie się chrześcijaninem, który wszystko ma, a w praktyce nie ma nic. I takich chrześcijan jest masa na świecie. Ludzie mają dylematy. Czy na pewno Pan chce mi to dać? Czy na pewno powinienem to mieć? Czy na pewno to nie jest zbyt dużo? A czy ja jestem na pewno zdolny do tego? A czy ja na pewno się do tego nadaję? A czy ja pociągnę firmę? A czy ja w ogóle pociągnę ten biznes? A czy ja jestem w stanie to zrobić? To są pytania, które nie powinny mieć miejsca. W głowie powinny być dwa punkty zaczepienia. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Kropka. Wyrzucam wszystko, co do tej pory uważałem za swoją własność. Nie mam nic. Jestem pusty jak bęben turecki. Koniec. Finito. Cześć. Rozumiesz? Nie mam nic. I drugi werset. W imieniu Jezusa ogłaszam, że mam łaskę, która polega na tym, że Jezus Chrystus, Pan nieba i ziemi, Pan wszelkiego dobra, oddał mi to dobro w zamian za to, czego nie mam. Zabrał moje nieposiadanie i dał mi swoje posiadanie. I będę w to wierzył.
jak będę szedł po nową pracę, to wejdę tam jako właściciel tego stanowiska. Jak będę zakładał biznes, to pójdę tam po nowy kontrakt jako właściciel tego kontraktu. Rozumiesz? Jak się wezmę za jakiś interes, to pójdę tam jako właściciel tego interesu, jako pan tego interesu. Bo to jest moja ziemia i to, co ją napełnia. Moja ziemia. Kiedyś pracowałem w Mrówce i pamiętam, szef wszystkim poobcinał premię, bo tam coś kradli z magazynu. Ja też tak sobie siedzę i myślę, no to też mi zabierze premię, wszystkim zabrał. I słyszę głos, przecież to nie on ci płaci. Ja mówię, no tak, zapomniałem. W całej firmie tylko mi nie zabrali premii. Tylko mi. A raz posunął się o krok za daleko. I jakieś tam grosze mi odciął. I pamiętam, następnego dnia przyjechał człowiek, taki właściciel firmy produkującej lampy. I mówi do mnie tak, ty się zajmujesz tym działem? Ja mówię, ja. Słuchaj, o której kończysz pracę? Ja mówię, o tej. Gdzie ty mieszkasz? Ja mówię, 8 minut stąd. To się umówimy u ciebie w domu. I on przyjechał do mnie do domu, usiedliśmy u mnie w pokoju, on mówi do mnie tak, mam najlepszy towar z tej, w tej materii. I rzeczywiście miał najlepszy. I mówi tak, jeżeli w pierwszej kolejności będziesz sprzedawał mój towar, to od dzisiejszego dnia masz drugą pensję plus premię i nie pytam, ile zarabiasz. Ja mówię, okej. I tak miałem do końca w tej pracy. Bo raz szef tej firmy dotknął jakieś moje grosze. Raz. Jeden raz. Jeden raz. Jakiś czas temu ktoś przyniósł do kościoła i rzucił złota, tam garstkę, w ten koszyk. Miałem te złoto. Często się tak dzieje, to potem wszystko sobie tam lokujemy, trzymamy to na lokacie, ale wziąłem te złoto było poplątane. No i tam część rozplątałem, ale były dwa takie cienkie łańcuszki, strasznie splątane. Rozplątywałem je tydzień. Siedziałem przy nich je tam i po tygodniu moja wiara padła. Zaniosłem to mojej matce i mówię, rozplącz to. Mówię, bo ja już nie mam wiary. I ona to rozplątała, ja to zaniosłem do wyceny. I to kosztowało tam te dwa cienkie łańcuszki, takie 200 zł tam w złomie, bo ja potrzebowałem wycenę tego zrobić, żeby mieć tam w moich księgach, że tak powiem, zapis, ile to. Niosłem to do domu, takie torebce foliowe i ja zgubiłem tą torebkę. Nie wiem gdzie. Gdzie to mi wypadło, te łańcuszki dwa. Bo tamta reszta, to drugim rzutem zaniosłem, to było więcej, ale... Ale te za te 200 zł, my tak, ukradłeś mi 200 zł, diable. Słono za to zapłacisz. Słono. Nie minął długi czas, kiedy ktoś wpłacił dodatkowe 10 tysięcy na kościół i prosił, żeby nie mówić, że jest dawcą. 200 zł do 10 tysięcy. I tak zawsze jest. Jeśli się wierzy w te wersety. Zawsze. Nie czasem. Tylko zawsze, jeśli się w to wierzy. Dlatego to fundament. To nie alternatywa. Piąta Mojżeszowa, Księga Powtórzonego Prawa. Lubię jej nazwę. Księga Powtórzonego Prawa. 8 rozdział. 18 werset. Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactw, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje.
ten werset otworzył moje oczy na kolejną sferę związaną z finansami. Pamiętaj, oto Pan daje Tobie siłę do zdobywania bogactw. Co to oznacza? To oznacza, że aby wymiana krzyżowa, o której mówiliśmy przed chwileczką, stała się praktyką w naszym życiu, to wprowadzamy ją do życia właśnie w sposób praktyczny, a nie teoretyczny. To, że ja wiem, że Chrystus stał się ubogim, abym jego bogactwem był ubogacony, to jest połowa sukcesu. Obwarowuję to wiarą i od tego momentu, co zaczynam robić jako władca wszelkich dóbr na niebie i na ziemi? Zdobywać je. Podkreślamy grubą kreską zdobywać. To Bóg daje ci siłę do zdobywania bogactw, czyli gdzie trzeba zdobyć. Dlaczego trzeba te bogactwa zdobyć? No bo diabeł je trzyma. To nie Bóg ci ich nie chce dać, tylko diabeł je blokuje. Dlatego musisz je zdobyć jak? Siłą. Tego chrześcijanie już w ogóle nie chcą rozumieć. Jak to siłą? Ja mówię, no siłą, no nie wiem, nie wiesz jak się zdobywa coś siłą? Kiedyś jak napadałem na ludzi, to zdobywałem dobra siłą. Polegało to na tym, że on miał jakieś dobro, na przykład wiózł pieniądze w konwoju. Dobro tam było takie. Podchodziło się z bronią i go się atakowało i się zabierało to dobro. To się nazywało zdobyć coś siłą. Nie prosiło go się, przepraszam bardzo, czy ewentualnie pan by oddał mi te pieniądze, co pan je konwojuje. Rozumiecie? Takich rzeczy nie było. Kiedy wchodziło się do banku, to się nie stało, przepraszam bardzo, czy ewentualnie pan by zechciał otworzyć kasę może. Nie. Trzeba było przeskoczyć przez szybę, rozumiesz? Trzeba było powywracać w ogóle dwie kasjerki z krzeseł. Najczęściej w ogóle ten, który chronił, już był zesrany, rozumiecie? I koniec. To się nazywa zrobienie czegoś siłą, czyli musi nastąpić ekspansja energii. Jakiejś energii. Nie siedzę w domu i czekam, no bo mam wymianę krzyżową, to pieniądze mi spadną. Nie, nie spadną ci. Nie, nie spadną ci. Pójdziesz, tak, na spotkanie z pracodawcą. Wykażesz tam życiową siłę. Siłę. Podejmiesz ryzyko w biznesie. Rozumiesz, o co chodzi? W sposób zdecydowany coś zrobisz. Będziesz pracował, wierząc, że za pomocą, tak, tego, co masz na poziomie psychiki i fizyczności, tak, będziesz w stanie zdobyć dobra. Uwierzysz w to. Uwierzysz w to. Tak jak w dwa poprzednie wersety. Uwierzysz też w to, że musisz się zaangażować w zdobywanie dóbr. Zaangażować się. Często się do ludzi coś mówi w kościele, na przykład zajmij się czymś. On się zajmuje czymś przez chwilę. Ja mówię, czemu się przez chwilę czymś zająłeś? No wiesz, zrobiłem 20 telefonów. Ja mówię, czemu nie 200? Czemu nie 200 zrobiłeś telefonów? No wiesz, 20 miejsc zadzwoniłem, oni mi odmówili. Ja mówię, czemu nie w 200? O której zacząłeś dzwonić? No zacząłem o 11. Dlaczego nie zacząłeś o 7? Czemu nie dzwoniłeś od 7 do 7? Ile szukałeś pracy? No wiesz, szukałem pracy we wtorek. Ja mówię, dlaczego nie szukałeś pracy od poniedziałku, od godziny 7 rano do piątku, do godziny 7 wieczorem? Dlaczego? Dlaczego? Nie zrobiłeś kanapek, nie wyszedłeś na miasto i tylko nie wpadłeś w środę na wstawienniczą. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Wiesz, bo się modliłem. To się nie módl! Masz zakaz modlenia się. Masz zdobywać bogactwo. Masz wstać rano w poniedziałek i zasuwać.
Masz odpalić internet i zasuwać. Gdzieś tu człowiek do mnie z kościoła w Holandii, byliśmy na usłudze, dzwonił do mnie z kościoła tutaj jeden. Wiesz, bo ja mam problem z pracą. Ja mówię, człowieku, jesteś w Warszawie. My przeliterować ci Warszawa. Największe miasto w Polsce. 2 miliony ludzi i plus 2 miliony przyjezdnych. Mówię, rozumiesz? Największy rynek pracy. Tutaj przy rozwożeniu pizzy się dostaje 2,5 klocka. I motorek. Rozumiesz? Tutaj na Uberze jeżdżą ludzie, którzy nie wiadomo z jakiego końca w ogóle świata pochodzą. Rozumiesz? Mówię, poczekaj, zadzwonię do ciebie za parę minut. Z Holandii mu pracę znalazłem. Przez telefon. Rozumiesz? Mówię, człowieku, idź do pracy, nie żużluj. Chrześcijanie nie chcą zdobywać bogactw. Należy do nich wszystko. Otrzymali konkretne dyrektywy, ale nie chcą tego zrobić. Nie chcą tego zrobić. Mówią, Panie Boże, pobłogosław. Mówią tak, Panie Boże, otwórz drzwi. Mówią, Panie Boże, poprowadź. Ale Pan Bóg powiedział tak, Twoja jest ziemia i to, co ją napełnia. Pamiętasz? I chcę weź. To jest to samo, co jak się kiedyś mówiłem wam, modliłem, jak jeszcze byłem popaprany i się modliłem w ogóle o, to, o zmiany w życiu mojej żony. Mówię, Boże, zmień ją w tym ją zmień. I jak się modlę i słyszę głos, sam ją zmień. Ja mówię, słucham? To sam ją zmień. Ja mówię, ja? Na kto jest jej głową? Ja? Ja mówię, aha. Przecież jest napisane, że jak Chrystus w ogóle sobie tam robi kościół, urabia, tworzy go przez kąpiel wodną, przez słowo, tak ty masz zrobić z żoną. Stwórz se żonę, zrób se żonę, wypowiedz se żonę. Wywierz sobie żonę, co ty tutaj mnie mieszasz w to wszystko. Rozumiecie, o co chodzi? Ludziom się popieprzyły funkcje. Bóg powiedział, dam, masz siłę do zdobywania bogactw, a chrześcijanin się modli, Boże, daj mi siłę do zdobywania bogactw. Boże, otwórz mi drzwi. Panie, niech będą mi ludzie przychylni. Ziemia jest Twoja. Dobra są Twoje. Masz iść i wziąć. Masz iść i to zrobić. Nie modlić się. Nie zastanawiać się. Nie mundrkować. Im mniej myślisz, tym prościej wierzysz. Im mniej myślisz, tym prościej wierzysz. Bądźcie jak dzieci. Bądźcie jak dzieci. Jak dzieci. Co tu myśleć? Tu trzeba uwierzyć, że Twoja jest ziemia i to, co ją wypełnia. I że masz siłę do zdobywania bogactw. Ale przecież ja nie mam wykształcenia. Nieważne, czy nie masz wykształcenia. Masz siłę do zdobywania bogactw. Masz do tego siłę. Zobaczcie, definicję siły sobie sprawdźcie. Co to jest siła w ogóle? Rozumiesz? Tylko popatrz w definicję siły. No. I teraz zobacz, co ty masz. Ale musisz je zdobyć. Wyrwać diabłu z mordy. Bo diabeł nie chce, żeby ludzie wierzący mieli pieniądze. Diabeł nie chce, żeby ludzie pobożni mieli pieniądze. Diabeł chce, żeby ludzie bezbożni mieli pieniądze. Nie pobożni. Diabeł nie chce pobożnych milionerów. Diabeł chce bezbożnych milionerów. Bo bezbożni milionerzy będą niszczyli ziemię. Będą niszczyli innych ludzi. A pobożni milionerzy będą szerzyli Królestwo Boga. Dlatego musisz diabłu wyrwać z gęby pieniądze. I nie możesz być w tym pasywny. Rozumiesz? Nie możesz być w tym pasywny. Jak będziesz pasywny, to nic nie wyrwiesz. Musisz zastosować siłę. 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 Poprzez to, że jesteś nieugięty w zdobywaniu bogactw. Niech cię ręka boska broni, żeby powiedzieć, ja nie potrzebuję za dużo. Bo pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, a Pan dał ją tobie. Ty w ogóle nie masz pojęcia, nie możesz mówić o potrzebie. Bo ty jesteś posiadaczem. Ty posiadasz te dobra. Ty je posiadasz. Posiadasz je. Posiadasz je. Rozumiesz?
posiadasz te dobra. Odrodzony z Bożego Ducha człowiek to człowiek pracowity. Pracowity. Nie tylko pracowity, że idzie i wykonuje jakąś tam pracę. Pracowity w swojej mentalności, jeżeli chodzi o zdobywanie bogactw. Ludzie często do mnie przychodzą, wiesz, bo to nie jest taka praca, która mi przynosi satysfakcję. Ja mówię, praca nie ma ci przynosić satysfakcji, tylko szmal. Taka jest rola pracy. Praca ma przynosić ci szmal. Tylko po to jest praca. Rozumiecie? W pracy nie ma żadnego dodatkowego bodźca. Wyrzuć z takiego umysłu swojego takie teksty. Praca uszlachetnia, praca mnie będzie kształtować, idę do tej pracy, żeby kształtować charakter. Do pracy się idzie po szmal. Tylko po to. Przypomnieć wam dlaczego? Dlatego, że na początku pierwszej księgi Mojżeszowej, jak pierwsi ludzie zgrzeszyli, to jednym z przekleństw, które wypowiedział nad ludzkością Bóg, była praca. I ciężko będziesz pracował, powiedział Pan, boś nie chciał być posłuszny. A więc nie trzeba z tego robić niczego innego, jak tylko narzędzie do zdobywania bogactw. Rozumiesz, o co chodzi? Mamy zdobywać bogactwa przez pracę. Szeroko pojętą pracę. Pracę fizyczną, pracę psychiczną. Rozumiecie, o co chodzi? Nieważne jaką. Nieważne, czy pracujesz na giełdzie, rozumiesz? Czy pracujesz w biznesie, czy pracujesz przy czymkolwiek innym, to nie jest istotna sprawa. Idąc dalej, musisz mieć głębokie zrozumienie, że praca, w której jesteś, gdzie masz jakieś tam pieniądze, to jest dopiero część tego, co możesz dalej posiadać. Czyli zawsze, grubą kreską znowu podkreślamy, masz prawo mieć więcej, bo idziesz po swoje. Rozumiesz? 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100. Ktoś powie, ile tego, ile? Nie ma ile. Ile chcesz? Ile tylko energii jesteś w stanie włożyć, tyle możesz kasy mieć. Ile chcesz? I to jest, co to jest? Pamiętaj, że to Pan Bóg daje ci siłę do zdobywania bogactw, aby potwierdzić swoje przymierze. A więc to jest potwierdzenie przymierza w Chrystusie Jezusie. A zatem, kiedy odrodzony z Bożego Ducha człowiek sięga po coraz większe wartości finansowe, tak? To w ten sposób czci swojego Boga. Rozumiesz? On czci swojego Boga. On wierzy w praktyce w to, że na krzyżu Golgoty stał się bogaczem. On czci swojego Boga. A jak chrześcijanin siedzi w grajdołku przez całe życie wylękniony, to nie czci swojego Boga, tylko czci diabła. Bo to Bóg zawarł z nami to przymierze. I Bóg dał nam siłę do zdobywania bogactw, aby potwierdzić to przymierze. Tak mówi słowo. A więc to nie jest żadna cnota siedzieć całe życie w jakiejś tam w ogóle na jakimś poziomie finansowym. Tak jak się modlimy o rozwój w innych dziedzinach, tak mamy się modlić o rozwój w dziedzinach finansowych. Tak samo.
Tak jak mówimy, Boże chce przyprowadzać coraz więcej ludzi do Jezusa. Boże chce coraz więcej uzdrawiać. Boże chce coraz więcej uwalniać od demonów. Boże chce wskrzeszać ludzi. Tak musimy mówić, Boże chce mieć coraz więcej pieniędzy, bo one mi się należą. Skąd? Z krzyża. Z krzyża. Z krzyża mi się to należy. To mi się należy. Należy mi się przyprowadzanie ludzi do Jezusa, należy mi się uzdrawianie, należy mi się uwalnianie, wskrzeszanie, należy mi się kupa kasy, należy mi się, bo Ty to zrobiłeś na rzecz potwierdzenia przymierza w Chrystusie Jezusie. Należy mi się to, Panie. Tak powinien myśleć odrodzony z Bożego Ducha człowiek, dlatego to jest fundament. Bo potem są problemy finansowe. Jak może człowiek nie mieć problemów finansowych, jak nie myśli w ten sposób? Jak on chodzi i myśli... Pomodlę się, niech Pan mi pobłogosławi. Rozumiesz? O, Pan mnie pobłogosławił pracą. No Pan Cię nie pobłogosławił pracą, no. No nie masz takiego czegoś w Piśmie Świętym, że Bóg pracę daje. No nie ma pobłogosławienia pracą. Bóg przeklął pracą ludzkość. Błagam, czytaj Biblię. Ludzkość pracą została przeklęta. Nie mów, Pan mnie pobłogosławił pracą. Kurczę, no nie tędy droga. Praca to urządzenie. Żyjemy na upadłym świecie, używamy tego upadłego urządzenia, rozumiesz, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. No proste jak drut. I do tego mamy siłę. Rozumiesz? Bo mi się to należy. Należy mi się to. Jak psu Buda. Rozumiesz? Należy się. Ja, jak nie ma tego myślenia, to nie ma potem konkretnych ruchów w związku z tym. No bo jak się w to nie wierzy, to jak się potem ma odnajdować objawienia co do konkretnych rzeczy? Gdzie, co, jak, z kim? Nie wie się. Obłęd w oczach. Rozumiesz, o co chodzi? Bo fundament nie położony. Drugi Koryntian 9:18. Nie ma. 9:8, przepraszam, jedynka gdzieś mi się tu ubzdurała. A władny jest Bóg udzielić wam wszelkie łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na każdą dobrą sprawę. To jest fundament dzisiaj, więc ja nie pogłębiam, jakby nie poszerzam tematu związanego z finansami. Chodzi o to, że pieniądze, które masz, one mają służyć do dwóch celów. Mają cię uszczęśliwić, po pierwsze, a po drugie mają uszczęśliwić innych. Po to są pieniądze. Masz dostęp do wszelkich dóbr, aby być szczęśliwym i aby uszczęśliwiać innych. A więc masz dawać. I tu się kłania znowu werset pierwszy, ten psalm. Bo zacząłeś od faktu, że niczego nie masz. A więc jak już potem masz, to pamiętaj, że twoje masz wyrosło z twojego nie masz. A więc nie masz jest zawsze większe niż masz. Bo mniejszy od większego bierze błogosławieństwo. A więc możesz być milionerem, ale nie możesz być przywiązany do twoich pieniędzy. Musisz rano wstawać i nie mieć, choć konto będzie puchło. Konto może puchnąć, a ty masz wstać rano i nie mieć. I posłuchaj, w tej mentalności dopiero można dawać hojnie. Bo jak się przywiążesz do pieniędzy, to nie będziesz dawał. Rozumiesz? Zwiążesz się kasą. Zaprzeczysz
Bożym prawidłom. Ile byś nie miał, to twój każdy dzień zaczyna się od tego, że nie mam nic. Rozumiesz? Bo pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Już wiesz, że masz. Już potrafisz wkładać siłę w zdobywanie jeszcze większych pieniędzy. Wiarą obwarowałeś to wszystko. Tak? Ale cały czas pamiętasz, że nie masz. Że to, co jest, rozumiesz, to jest cały czas leasing. Cały czas leasing. To nie twoje. Rozumiesz, o co chodzi? Mówi się tam o dziesięcinach w kościele. Mówi się, bo tam kiedyś Bóg ustalił dziesięcinę, Bóg ustalił wiele dziesięcin. Wiele dziesięcin. Jakby się to podliczyło, to Żydom zostawało 40%, 30% czasami. Zależy w jakich okolicznościach. Była na przykład taka jedna dziesięcina, którą oni mieli odkładać. To był nakaz pański. Żeby mogli za te pieniądze odłożone, a raz w roku, tak, balować przed Panem. Czyli mieli sobie zrobić prawdziwe wakacje na przykład. I Bóg im kazał odkładać pieniądze. To była jedna z dziesięciu. Czytajcie dobrze Stary Testament, zobaczycie. Oni wtedy było jest napisane tak, nakupisz sobie dobrego mięsa, dobrego jadła i napoju i będziesz tańczył przed Panem. I masz na to odłożyć kasę, Bóg powiedział. Rozumiesz, o co chodzi? Oni tak robili. Szli wtedy tam, gdzie był ołtarz pański i tam przebywali przez wiele dni. Imprezowali, jedli, pili, balowali, rozumiesz, na chwałę Jahwe. Bo Bóg pokazywał im, na co mają iść pieniądze. Mają was uszczęśliwiać, tak? Ale mają uszczęśliwiać jeszcze innych. Dlatego powiedział, kolejna dziesięcina dla kapłana. Tam nikt dzisiaj się pytają, a na co on wydaje te pieniądze w kościele, pastor, na co? Ja nieraz mówię, na spodnie z Zary, 16 par i 20 par moich butów, bo lubię, a co? A jak mnie kochasz, to mi to kupuj. Dbaj o mnie, bo jestem skarbem do twojego życia. To o mnie dbaj, żebym błyszczał jak diament. Jak kapłan szedł przez obóz, to mu olejek z brody ciekł. A wiecie, ile kosztowała flaszka olejku w tamtym czasie? Ze dwie owce. A kapłan był tak wyperfumowany, że waniało na cały obóz. Z brody mu ciekł olejek. Czujesz, ile w ogóle kapłan tamtego czasu wylewał na siebie buteleczek rano? To się nie mieści w ogóle w koncepcji dzisiejszych finansów. Ale on powiedział dla kapłana, następna dziesięcina na co innego, na co innego. A tu jeszcze mówię, a jeszcze ubogim i biednym dawaj. Rozumiecie, ile oni musieli mieć pieniędzy? Tu na konferencji Mateusz o tym powiedział. I rzucił wyznanie. A świadczę swoim honorem za jego prawdomówność, bo wiem, jak żyje. Jestem od początku w tym, co robi. 90% idzie w królestwo, mówi. Ja i dom mój żyjemy z 10%. 90% w królestwo. I dobrze żyje. Rozumiecie zasób pański? Zasób pański. Masz dawać. Rozumiesz? I musisz tak ułożyć swoją duszę, żebyś wiedział, że nic nie tracisz. Bo wszystko, co jest na ziemi, do ciebie należy. Wszystko. Rozumiesz? Wszystko. Mój znajomy miał biznes w Polsce. Biznes mu się zawalił. Nie miał nic już. To były dawniejsze czasy. Znaczy nie miał nic. No miał na przeżycie, miał na jeden czynsz. Miał na przeżycie.
i miał pieniądze na wyjazd, na bilet do Anglii. Wtedy bilet do Anglii autobusem, autokarem kosztował 400 zł. Można było pojechać do Anglii i miał te 400 zł i miał jeszcze motorek taki. Ten motorek kosztował 800 zł. Taki motorek. I siedział w domu i się modlił. Wtedy jeszcze współpracowaliśmy ze spichlerzem i mówi: Panie, koniec, mówię. Finanse mi się załamały, wyjeżdżam do Anglii. I to była sobota. I mówi, ale mówi, przyszła mu myśl przez głowę. Ale zrobił ostatni ruch. Zadzwonił do znajomego, bo ten znajomy chciał od niego kupić kiedyś ten motorek. Mówi, chcesz go kupić? A on mówi, chcę. No i on mu sprzedał ten motorek. Ten przyjechał, wziął od niego ten motorek, dał mu kasę. I on rano przyszedł do kościoła, tam do spichlerza. I te pieniądze, co miał za ten motorek, i te pieniądze, co miał za ten wyjazd do Anglii, wrzucił do koszyka. I powiedział, taki plan zrobię. Nie? I już w poniedziałek miał kontrakt. Kontrakt, który do dzisiaj, nie powiem nazwiska tego człowieka, ponieważ on dzisiaj jest ekumeniczny mocno, ale do dzisiaj, to było lata temu, tamten kontrakt do dzisiaj jest jakby w jego, jak został wtedy wprowadzony, to rozpoczął jakby falę kontraktów. On ma kontrakt za kontraktem od tamtej pory. Bo przez wiarę oddał wszystko, co miał. I mimo, że nasze drogi dzisiaj się nie krzyżują, bo człowiek nie idzie prosto, jak należy dzisiaj. Jest ekumeniczny. Ale pamiętam to jak dziś. Duch Święty mi to zachował w pamięci. Pieniądze za motorek i pieniądze na bilet na autobus. Kupę lat temu. Taka jest siła dawania. Oto siła dawania w ogóle. Malachiasz 3:10. Ostatni prorok Starego Testamentu. Ten werset rozwiązał też mój problem osobisty. Pamiętam, ja już te wszystkie rzeczy wiedziałem, żyłem nimi, ale miałem wtedy taką mentalność, ponieważ ja zbierałem, dawałem pieniądze do kościoła raz w miesiącu i trzymałem te pieniądze w kopercie, ale ja ich nie dawałem, nie trzymałem ich w kopercie, dlatego że ja miałem takie wielkie prowadzenie Boże. Ja miałem w sobie lęk. I miałem coś takiego w sobie, takie ostatki lęków finansowych we mnie były. Ja sobie mówiłem tak, ta koperta jak będzie leżeć w domu, na koniec miesiąca zawsze ją zaniosę do kościoła, ale w razie, gdyby coś się wydarzyło, to ja sobie z tej koperty troszkę wezmę i będzie i zawsze w następnym miesiącu oddam. I nazywałem to pożyczaniem od Pana. I kiedyś jak tak pożyczałem, bo ja tak już dosyć sporo pożyczałem, zawsze ta koperta była mniejsza niż być powinna, ale ja byłem też skrupulatny i sobie notowałem, ile ja pożyczyłem od Pana. I kiedyś na modlitwie usłyszałem, kiedy oddasz. I to mnie w ogóle delikatnie mnie zmroziło, ale jeszcze mi się wydawało, że to mi się coś roi. I tego samego dnia siedzę sobie w domu, czytam Malachiasza. 3, 10, 11. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza. Mówię, koniec. Jakby mnie ktoś w mordę dał. Rozumiecie? Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne. Wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan Zastępów. Jakby mi ktoś w mordę dał. Wtedy ostatni raz pożyczałem od Pana.
Już nigdy więcej niczego nie pożyczyłem, wszystko oddałem skrupulatnie. Już nigdy więcej nie przyszło mi do głowy, aby w jakikolwiek sposób oszczędzać na Bożym Królestwie. Nigdy nie oszczędzaj na Bożym Królestwie. Bo ta obietnica ostatniego proroka Starego Testamentu jest pewnego rodzaju silnym związkiem z Nowym Przymierzem. On mówi tutaj, wystaw mnie na próbę. Wystaw mnie. Wiesz co to jest? To jest wyzwanie Boże. Wystaw mnie na próbę. Czy nie otworzę ci okien niebieskich i nie dam ci ponad miarę i nie zabronię szarańczy, posłuchaj, co tam jest zamiętane, i nie zabronię szarańczy niszczyć twoich dóbr. Czyli tutaj jest nie tylko obietnica tego, że ty będziesz idealnie trafiał w tematy finansowe, ale też to, co masz, będzie chronione. Dołączył się do naszego zespołu, jak wiecie, pastor z Bytomia, Grzegorz. Poznacie też, przypuszczam, w najbliższym czasie, kiedy przyjdzie jego żonę, Esterę. Estera jest małą osobą, drobną. Jedną z rzeczy, którą lata temu i Grzesiek, i Estera mieli w swoim sercu, to jest to, aby zawsze siać w Boże Królestwo. Nie prowadzili jeszcze kościoła, tak jak robią to dzisiaj, ale zawsze zbierali pieniądze i nieśli do kościoła, w którym byli. I to był dzień, kiedy mała Estera właśnie wyjmowała pieniądze z banku i niosła do kościoła, do pastora te pieniądze. I szła sobie po Bytomiu ze swoją małą torebeczką, ta mała Estera, i nagle podbiegło do niej dwóch bandziorów. Podbiegli do niej, jeden chwycił za torebkę i chciał jej zrobić klasyczną wyrwę na ulicy. Tak? I było taka, i uciekli. Biały dzień. Estera się rozejrzała i poszła. Tam były pieniądze na królestwo. Bóg jedyny wie, co zobaczyli. Na głównej ulicy Bytomia. Rozumiecie? Bóg jedyny wie. Chcę, żebyście rozumieli te zasady. Dlaczego ja o tym mówię, dlaczego na temacie pieniędzy mówimy na fundamencie? Bo pieniądze są pewnego rodzaju sztucznym tworem, bo je wymyśliła ludzkość. Jednak ten sztuczny twór ma za sobą pewną filozofię. Ta filozofia jest związana z oddaniem ogromnego kawałka naszego życia. Czyli to, co my posiadamy, jest wynikiem tego, w co my wierzymy, jak my ciężko pracujemy, jak my wyrywamy diabłu z mordy te rzeczy. Rozumiecie? To jest kawał naszego życia, kawał naszej energii życiowej. I to ma wartość w Bożych oczach. Wartość. Boga nie obchodzą pieniądze. To w ogóle Boga interesuje intencja. A pieniądze są świetnym materiałem, aby obejrzeć intencję serca. Dlatego Jezus, jak dobrze czytacie w Nowym Testamencie, mówi więcej o pieniądzach niż o sprawiedliwości Bożej. Więcej. On cały czas coś o pieniądzach im mówi. Porównuje im to takie, to dobra, to takie. Tu był król, co miał to, ten miał tamto. Ciągle mówi o jakimś posiadaniu, zauważacie to? Ciągle mówi o jakimś, o obrocie jakimś dobrem. Tu mówi, tu dostali w ogóle talenty, tu mieli wydać, tu nie wydali, tu źle wydali, tam zrobili to, tam, tamto, tu wypłata, ten dostał tyle, tam dostał tyle. Cały czas o kasie Jezus mówi. To kiedyś ktoś mnie zapytał, mówi, ty tyle mówisz o pieniądzach. Ja mówię, na pewno mniej niż Jezus. Jeszcze mu dopiętnie dorosłem w tym temacie. Rozumiesz, o co chodzi? Bądź przez 3,5 roku służby na podstawie tych 4 Ewangelii powiedział więcej o pieniądzach niż ja przez całe swoje życie chrześcijańskie. On cały czas, zauważcie to, tylko chciejcie to zauważyć. Tam cały czas jest, proszę ciebie, przyszedł król, posadził winnicę, wysłał tego. W ogóle to cały czas jest cash. Cały czas jest o cashu mowa. O jakimś elemencie, który się posiada. O jakimś obrocie dobrami. Zwróćcie na to uwagę. On ich uczy. Łopatologicznie. Dlatego to jest podstawa. Nie podchodzimy do pieniędzy lajtowo. Podchodzimy poważnie.
Ja każdą stratę, którą ponosiłem z mojej winy finansową w życiu, to przepraszałem za nią Boga. Klękałem, mówię, przepraszam, że przetraciłem Twoje pieniądze. Przepraszam Cię za to. Wybacz mi, że przetraciłem Twoją kasę. Rozumiesz? I nieraz płakałem. I mówiłem, poprawię się. Nie będę tracił Twoich pieniędzy. Będę nimi dobrze obracał. Będę ich miał coraz więcej. Będę nimi coraz lepiej obracał. I tym Ci oddam chwałę. Tym Cię uwielbię. Rozumiesz? I musisz tak myśleć. Musisz mieć takie kategorie myślowe. I nie traktuj spraw finansowych jako rzeczy mniej ważne niż tak zwane wielkie sprawy duchowe. W ogóle nie myśl w tych kategoriach. Nie ma czegoś takiego jak sakrum i profanum, rzeczy materialne, niematerialne. To jest nieprawda. Duchowość zawiera w sobie wszystko. Wszystko. Rozumiesz? Nauczyłem się dawać i nauczyłem się brać. Nauczyłem się uszczęśliwiać pieniędzmi i nauczyłem się w ogóle błogosławić pieniędzmi. Rozumiesz? Tego się nauczyłem. I też musisz się tego nauczyć. Musisz się nauczyć tego, że wszystko, co masz, należy do Niego. Dostałeś to w leasingu, masz tym prawidłowo obrócić, masz z tego wyrobić pewien niebiański budżet. Rozumiesz? Ty masz z tego wytworzyć coś. Z tego właśnie. A nie zepchnąć to gdzieś na bok, albo wziąć to jako jakiś taki element, to chodzi o to, żebym tam po prostu ja miał. Nie. Dobrze.